Jezus głosił Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę, o Królestwie. Dlaczego akurat o Królestwie, skoro jest tyle innych systemów do wyboru? Dziś, między innymi, o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje. Serii, w serii Wsabras na koniec świata wykryliśmy fragment z Ewangelii, który mówi o tym, że zanim nastąpi koniec czasów, Ewangelia o królestwie będzie głoszona wszystkim narodom. Ewangelia, czyli dobra nowina, ale nie byle jaka dobra nowina, nie dotycząca e, czegoś innego, jak no właśnie Ewangelia o królestwie. Ewangelia o Królestwie. O jakie królestwo chodzi? Dlaczego dzisiaj my, Europejczycy, przyzwyczajeni raczej do demokracji, czy do walki o demokrację, wspominający monarchię w taki bardziej może tradycyjny, historyczny, kulturowy sposób, dlaczego mielibyśmy rozważać królestwo? A no dlaczego? Dlatego, że Jezus, Jezus głosi właśnie Ewangelię o Królestwie. I gdy przyglądamy się Bożemu Słowu, gdy przyglądamy się Ewangeliom, to widać, że Temat królestwa jest jednym z tematów kluczowych, centralnych. W Ewangelii Mateusza 4,23 czytamy, że Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Niesamowity fragment, bo on pokazuje, że to królestwo Boże jest czymś bardzo wymiernym, czymś bardzo konkretnym, że to nie jest tylko ideologia, ale Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, przychodzi na ziemię właśnie po to, żeby zamanifestować Boże królestwo, żeby pokazać o co chodzi w Bożym królestwie? On jest tym, który to królestwo na ziemi sprowadza, pokazując jak to może funkcjonować, a jednocześnie zapowiada, że to królestwo będzie się rozwijać, rozszerzać, że ma też wymiar wieczny związany z tym, co my zazwyczaj sobie mówimy, co się stanie jak pójdę do nieba, że tam też będziemy doświadczać Bożego królestwa. Ewangelia o królestwie to jest Potężna, fantastyczna, pełna mocy wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że pochodzi z serca samego Boga i jest odpowiedzią Boga na stan człowieka. To nie jest jakaś taka obcyjka, możliwość, którą warto wziąć pod uwagę, jeżeli szczerze przyjmiemy stan, w jakim jest grzeszna ludzkość, ludzie po upadku. Pamiętamy, że w, w to o czym mówi Biblia, że w raju pierwsi ludzie uwierzyli diabłu, a nie Bogu i postanowili odrzucić posłuszeństwo względem Boga. Odepchnęli Boże Królestwo, Boże Rządy, dobre rządy i, i wtedy zaczęły się problemy, bo wcześniej ludziom w raju było jak w raju. Po prostu w raju mieli doskonałą więź z Bogiem, byli szczęśliwi, mogli się rozwijać. Potem, kiedy zdecydowali się na nieposłuszeństwo, kiedy podjęli decyzję, że odepchną rządy Boga, bo wydawało im się, że rzeczywiście diabeł ma rację, że to chyba rzeczywiście coś Bóg przed, przed człowiekiem ukrywa. I ta wątpliwość sprawiła, że na świecie pojawił się grzech, pojawiły się choroby, pojawiła się fizyczna śmierć, pojawił się wstyd. Jednym słowem wszystko się schrzaniło i konsekwencje grzechu w bardzo bolesny sposób ponosimy do dziś. Świat, w którym żyjemy nie jest światem doskonałym. Człowiek nie, nie radzi sobie często na poziomie własnego życia, na poziomie y, rodziny, gdzie próbuje zbudować jakąś taką idyllę, utopijny świat w kontekście dzielnic, miast, państw. I jest zmaganie, dlatego że kiedy człowiekowi wydaje się, że, że mu się udało, to pojawia się zło w jakimś konkretnym wymiarze, wynikające z mojej starej, zepsutej natury, która gdzieś tam się jeszcze odzywa, czy z grzechu innych ludzi, z czyjejś chciwości, nienawiści, rządzy władzy, zdrady, niewierności. Można by te przykłady mnożyć i mnożyć, ale dzisiaj skupiamy się na Bożym Królestwie. Bo w Ewangelii Łukasza, w 11 rozdziale, Jezus manifestując moc, bo Jezus, który jest Królem... Przychodzi też, żeby pokazać swoją moc. I w momencie, kiedy uzdrawiał chorych, kiedy wskrzeszał umarłych, kiedy wyrzucał złe duchy, komentuje to. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do Was, przyszło już do Was Królestwo Boże. Jezus nie powiedział do Was, tylko do Was. To ja powiedziałem do Was. Przyszło już do Was Królestwo Boże. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, więc. Y Królestwo Boże przynosi moc, moc, która ma usunąć z życia człowieka zło. W innym miejscu jest powiedziane, że Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. Więc to jest właśnie element tej dobrej nowiny, bardzo radykalny, że Bóg ze względu na swoją miłość, ze względu na swoją dobroć, i przede wszystkim ze względu na to, kim jest. Bo On jest Bogiem. On jest. Pod każdym względem naj, jest najpotężniejszy, najmądrzejszy, najwspanialszy, najsilniejszy, jest wieczny, nigdy się nie skończy. To on stworzył ten świat, ale jest dobry. Jest dobrym, kochającym Bogiem. I jego rządy, jego władza są odpowiedzią, są najradykalniejszą, najbardziej radykalną propozycją, jaką człowiek może usłyszeć. Żeby swoje rządy, swoje ludzkie, czyli ograniczone, mimo wszystko ograniczone rządy, ograniczone ze względu na nasze ograniczone możliwości, ograniczone ze względu na upadłą naturę, która, yy, która poddaje się rządzą, yy, którą tak naprawdę diabeł potrafi wykiwać i ustawić po swojemu. Więc Jezus przychodzi z taką najbardziej radykalną propozycją, żeby zastąpić rządy człowieka, czyli de facto też wpływ diabła, żeby zastąpić je rządami Boga, dobrego Boga. No bo tak miało być od początku. Człowiek marzy o szczęściu. Każdy z nas na różne sposoby do tego szczęścia dąży. Jednym się udaje bardziej, drugim mniej. Natomiast w liście do Rzymian czytamy, że królestwo Boże. To sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zobaczcie, że te trzy słowa sprawiedliwość, czyli stan niewinności, stan bez wstydu, bez winy, stan bez grzechu, pokój, czyli, czyli stan, w którym nie ma wojny, nie ma kłótni, nie ma walki, nie ma zmagania. I trzeci element radość. Radość, czyli stan y, zadowolenia, stan y, błogości, weselenia się, wesela y, to są trzy składniki, które apostoł Paweł wymienia jako elementy Bożego Królestwa. Czyli y, człowiek marzy o szczęściu, a Jezus mówi: Moje Królestwo to jest szczęście, moje Królestwo przynosi szczęście. Moje królestwo jest odpowiedzią na pragnienia człowieka, który o szczęściu marzy, a Jezus mówi: "Ja chcę dać ci to szczęście, ale inaczej niż myślisz". Dlatego że człowiek myśli sobie: "Ja sam sobie to szczęście zbuduję na moich zasadach, mam wolną wolę, sam Bóg to powiedział, nikt mi nie będzie mówił jak mam żyć". A Bóg mówi: "Ale wpakujesz się w kłopoty, bo o własnych siłach nie dasz rady. Bez Boga, jeżeli żyjesz bez Boga, to prowadzisz życie bez Bożnika. A nie musisz tak żyć. I wiem, że mamy różne skojarzenia, różny obraz Boga, bo bardzo ważne jest, jak sobie tego Boga wyobrażasz, jakiego Boga znasz. Natomiast w liście do Rzymian w 15 rozdziale apostoł Paweł mówi o tym, że Ewangelia ma nas doprowadzić do posłuszeństwa wierze. Posłuszeństwo. Może nie jesteś wielkim fanem tego słowa, a to niedobrze, bo... Posłuszeństwo właściwym osobom wychodzi nam na dobre. Jeżeli masz mądrych, kochających rodziców i jesteś im posłuszny, to do dzisiaj pewnie widzisz tego owoc i, i błogie konsekwencje. Jeżeli masz dobrego szefa w pracy, mądrego szefa, czy nauczycieli, profesorów, trenerów, dobrze jest być posłusznym, dobrym i mądrym ludziom, a co dopiero Bogu, który jest pod każdym względem naj. Więc tu jest ta walka, tu jest to zmaganie. O posłuszeństwo. Zobacz, gdy, gdy wyjeżdżam na ulicę, to nie dyskutuję z ruchem drogowym. Jadę w Polsce prawym pasem, bo takie są zasady. Dlatego, że jeżeli złamie te zasady, to doprowadzę do śmierci swojej albo innych. I list do Rzymian mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jeden z wymiarów nieposłuszeństwa to jest śmierć, której możemy doświadczać w... W postaci rozbitych rodzin, rozbitych związków, chorób, rozwalających się firm, przyjaźni, wojen, morderstw, gwałtów. To wszystko jest konsekwencja grzechu. Ale dzisiaj ogłaszamy tę dobrą nowinę, że jest Królestwo Boże, że Bóg przychodzi, aby pokazać nam, że posłuszeństwo Jemu, dobremu władcy, jest. Dobre, korzystne. Jezus na Krzyżu, kiedy dał się przybić do Krzyża, pokazał, że, że jemu jako władcy możesz zaufać, bo on tej swojej władzy nie wykorzysta przeciwko tobie, ale dla ciebie, bo na Krzyżu oddał swoje życie, żeby zapłacić za Twój grzech, nieposłuszeństwo, choroby, ubóstwo, żeby wyrwać Cię z tego. Ale sposobem, żeby wejść do Bożego Królestwa, o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, jest właśnie to, żeby uznać, że jest Bóg, że to On jest królem, że Jego zasady obowiązują, a ja mogę się do tego dostosować. I to jest najlepsza decyzja, jaką człowiek podejmuje. O Duchu Święty, pokaż nam, jakie to jest korzystne odwrócić się od grzechu, odwrócić się od buntu w kolejnych dziedzinach życia. A poddawać się Tobie i doświadczać w ten sposób Twojego królestwa. do życia z Bogiem w Jego królestwie. Tyle na dziś i do usłyszenia przy kolejnej okazji.